Tomasz Bez kontra Michał Andrzejewski, a więc półfinał kategorii pierwszej ligi. No już wiemy, że poznamy nowego mistrza, bowiem ani Tomasz Bez, ani Michał Andrzejewski, ani Konrad Maciejewski, ani Szymon Bunda, żaden z tych czterech zawodników jeszcze nie zdobył tytułu singlowego w Mistrzostwach Polski PLT. Wczoraj Michał Andrzejewski i Szymon Bunda wygrali debla i to był ich w ogóle pierwszy tytuł. No ale my mówimy tutaj o tej kategorii singlistów, no i w niej jeszcze żaden z czterech panów nie stał na najwyższym stopniu podium. No, panowie chyba sobie jeszcze dzisiaj niewystarczająco pobiegali, zwłaszcza Michał Andrzejewski, który tutaj szaleje w kilku kategoriach. No i dołożyli sobie jeszcze kolejną przebieżkę. Oczywiście pół żartem, pół serio. Walka tutaj jest o naprawdę wysoką stawkę. O! Ta piłka tak na pograniczu. Weszła ta piłka przed momentem. O, ale teraz odpalił. Po krosie, no taki strzał po prostu poszedł. Zobaczmy tu i teraz. Ależ to było piekielnie mocne zagranie. Ależ dobrze grają. Ale może dramować tego, jak to się skończyło, Michał Andrzejewski. Tak grali te wymiany. Och, ile tutaj zdrowia panowie zostawili. Tomasz Bez, 1-0.
Tomasz już się dogrzał i widzimy, że ściągnął bluzę. Kort numer 8 za nami już wygaszony. No bo fakty są takie, że już jesteśmy coraz bliżej tych decydujących rozstrzygnięć. Niewiele zabrakło. W ostatniej chwili tam jeszcze próbował podłożyć odpowiednią rakietę Michał Andrzejewski, ale nie było to łatwe. Decydująca piłka przed nami. Taśma powstrzymała pragnienia Tomasza Bessa. 1-1. Dobra piłka. Niesamowite, jakie wymiany. Raz za razem tutaj oglądamy w tym meczu. Ale odpowiedź tutaj przeciwko nogom. W ogóle też ukrył ten zamiar zagrania. Dwa do jednego prowadzi Michał Andrzejewski.
2-1 prowadzi Michał Andrzejewski w tym pojedynku półfinałowym. Drugi półfinał jest rozgrywany na korcie numer 4. Michał Andrzejewski, próba dropshota. Szuka tutaj zaskoczenia. Tak, w tym momencie tutaj na kortach o nawierzchni twardej rozgrywamy 3 mecze. 2 półfinały singla pierwszej kategorii oraz 1 półfinał mixta. Drugi półfinał mixta w oczekiwaniu, bowiem Szymon Bunda, który awansował do tego półfinału, no rozgrywa teraz singla, więc Bartosz Argasiński i Gabriela Gregorczyk muszą zaczekać chwilę na ten swój półfinał jeszcze. Ależ tu jest precyzja, naprawdę niesamowicie się na to patrzy. No to może być taki mecz, gdzie po prostu wygra ten, kto będzie mieć więcej sił. W teorii tych sił więcej powinien mieć Tomasz Bez. Oto, ależ tutaj wręcz zatrzymała się na tej taśmie ta piłka, ale nie chciała przejść na drugą stronę. Autowy return. Na drugą stronę. Idą piłki. 3-1 już się robi w tym spotkaniu. Serwis taki nieprzyjemny. Na ciało musiał wybrać, czy odbierać forehandem, czy backhandem Michał Andrzejewski. Korytarz deblowy po tym zagraniu Tomasza Bessa. No, coś się zacięła troszkę ta gra Tomasza. Pojawiają się gdzieś takie błędy. Och, jak ta piłka gdzieś jakoś dziwnie skozłowała, ale był w stanie to przebić na drugą stronę Michał Andrzejewski. Niesamowite. Jaka od razu precyzyjna konstrukcja akcji. Niesamowite. Ależ imponuje teraz swoją grą Michał Andrzejewski. Naprawdę kapitalną partię rozgrywa. Podwójny błąd serwisowy, no. Tomasz. Przeżywa teraz moment kryzysu. Nic nie wychodzi. No, tym razem
No jedno z nielicznych pomyłek Michała Andrzejewskiego, no ale on też jest człowiekiem. Decydująca piłka. Koniec pierwszego seta, 4-1, Michał Andrzejewski. Panowie już gotowi. Wracamy zatem do rywalizacji. Drugi set pojedynku półfinałowego. Michał Andrzejewski serwuje. No to już po prostu byłoby chyba za dużo, gdyby wpadła jeszcze ta piłka w kort. Doskonale, Tomasz, tym razem. Teraz dropshota szukał Michał Andrzejewski. Jeszcze jedna próba, prześlizgnęła się tym razem piłka. Biega Tomasz. Nie dało się tego odegrać.
podwójny błąd serwisowy kończy tego pierwszego gema. No, czyżby mały zwrot akcji w tym drugim secie? Pierwszy gem wędruje na konto Tomasza Bessa. Wyrzucił teraz Tomasz. 30 do 15. Czterdzieści do 15. Tutaj panowie dyskutowali na temat tego, jaki mamy stan rzeczy w poprzedniej wymianie, ale tutaj postawa fair play godna pochwały w wykonaniu Michała Andrzejewskiego. Naprawdę przesympatyczna postać. Dużo szacunku wobec rywala. Tomasz Bess znakomicie, no i delikatnie zaczyna nam się odwracać ta sytuacja. 2 do 0 prowadzi Tomasz Bess. Troszkę się posypała teraz ta gra Michała, tak jakby się role odwróciły w stosunku do tego, co się działo pod koniec pierwszego seta, ale tutaj może wkraczać już do gry to zmęczenie całymi rozgrywkami przez dwa dni. Jeszcze gramy. Smash fault.
Bardzo dobra, długa piłka teraz. I będą trzy szanse na 3-0 dla Tomasza. Trzy do zera. Zupełnie odwróciła się sytuacja. I za moment Tomasz Bez będzie serwować po osiągnięcie super tiebreaka w tym pojedynku półfinałowym. Cisza nastała na obiekcie chyba pierwszy raz od początku tych zawodów, od godziny 8 rano w sobotę. No ale to jest też oznaka tego, że no po prostu turniej wkroczył już w absolutnie decydującą fazę. Podwójny błąd serwisowy na początek czwartego gema. Teraz jakieś takie łatwe, darmowe punkty oddaje Tomasz Bez. Proszę, jeszcze tutaj walczy w tym secie Michał Andrzejewski. Nie poddaje się. Trzy do jednego. Pierwszy z trzech gemów już odrobiony. O, ma czego żałować, tutaj nieczyste zagranie.
który to już raz przekonujemy się, że teoretycznie to, co się wydawało najcięższe w tej wymianie za nami i zostaje w teorii to ostatnie, wydaje się wręcz najłatwiejsze zagranie. Okazuje się, że to zagranie właśnie jest niezwykle trudne do wykonania. Ale teraz odpalił z backhandu po linii Tomasz. Ależ on jeszcze to zasmyczował. Jak się w ogóle schylił do tej piłki. Doskonale. Wyczekał do samego końca. Patrzył, gdzie jest ustawiony Michał. No i złapał tutaj. Na wykroku. Biega, biega Tomasz. Uwaga. Jeszcze gramy. No wróciła ta intensywność z początku spotkania. Wróciła niezwykła intensywność z początku spotkania. Czterdzieści, trzydzieści. Za moment. Może się zbliżyć Michał Andrzejewski, no ale potrzebuje jeszcze jednej piłki. Ale panowie grają naprawdę. Miło popatrzeć na taki tenis. Korytarz deblowy po tym zagraniu i proszę. Z 3-0 robi się już tylko 3-2. No i za moment Tomasz Bes. Pytanie, czy będzie w stanie wygrać najbliższego gema?
Coś niesamowitego, co zaczyna wyprawiać na korcie znowu Michał Andrzejewski, jakby złapał jeszcze gdzieś ten dodatkowy wiatr w żagle. Odnalazł w Baku resztki energii i ciągle tutaj jest absolutnie w grze w tym drugim secie. A niewiele zabrakło, tak no plus minus 10 centymetrów. Ale tutaj naprawdę znowu mamy panów, którzy spotkali się w dobrym momencie swojej gry. No i przez to mamy znakomite widowisko. A przecież na to czekamy, właśnie na takie efektowne wymiany. Proszę bardzo, Tomasz Bes, znakomicie. Trzydzieści do 15. Dwie piłki od wygrania seta. Tomasz Bes wyrzuca jednak teraz. Po 30 robi się naprawdę elektryzująco. Za moment albo będą piłki setowe, albo piłki na tiebreak. Będą piłki setowe, jednak taśma nie okazała się tym razem sprzymierzeńcem Michała Andrzejewskiego. Kapitalną akcję, kapitalną kontrę zagrał Tomasz Bes. No najpierw to zagranie pod linię końcową, rewelacyjne, a później przeciwko nogom. Jeszcze do tego samego narożnika ponowienie akcji. 4 do 2 w drugim secie dla Tomasza Besa. No i przed nami super tiebreak. Jeszcze będzie szybka poprawka kamery. No bo ta kamera cały czas dostaje, może nie bezpośrednio, ale właśnie po tym, jak piłka trafia w plandekę, no to może wpływać oczywiście na lekką roszadę, lekkie przestawienie. No i teraz drobna korekta jeszcze, ale my patrzymy sobie w tym czasie na ławeczkę, na zawodników, którzy za moment stoczą bój o finał. Decydujący bój do 10 punktów. Super tiebreak do 10 punktów, już rozpoczęty.
i kapitalnie otwiera tę rozgrywkę Michał Andrzejewski. Dwa do zera, a nawet już przez moment się zawahałem szczerze, bo zastanawiałem się, czy już nie ma nawet 3 do zera, ale jeszcze nie. Ale teraz już tak, jak najbardziej mogę taki wynik orzec. 3 do 0, Michał Andrzejewski. No na razie mamy jakby małe flashbacki teraz z pierwszej partii tego spotkania. Genialnie, genialnie Michał Andrzejewski. Pięć do zera. Och, ależ zakleszczyła się ta piłka. Niesamowite. Pięć jeden. Pierwszy punkt w tym super tiebreaku. Trafił w końcu do Tomasza Wesa, ale on na pewno nie jest zadowolony z tego, jak ten super tiebreak do tej pory przebiega. Sześć do jednego, znowu pięć punktów. A już znamy pierwszego finalistę, jest z nim Konrad Maciejewski, który pokonał Szymona Bundę. Och, niewiele zabrakło, żeby jednak ten lob defensywny się udał na tyle, żeby przeszła piłka na drugą stronę. No ale jednak jest punkt dla Tomasza Besa.
7-2. Doskonałe zagranie Michała Andrzejewskiego, a Tomasz Bez już coraz bardziej zdegustowany sytuacją, jaka jest w tym momencie na korcie. 8-2. No a Michał Andrzejewski już tylko 2 punkty od finałowego starcia z Konradem Maciejewskim. Ale cały czas jest te 2 punkty oddalony, bowiem mamy 8-3. No ale teraz 2 serwisy Michała Andrzejewskiego. Może w teorii to zakończyć przy własnym podaniu. Jeden serwis przed zmianą stron. Dziewięć, trzy. Tomasz już załamany wręcz tym, co się dzieje. Sam sobie zadaje pytanie, o co tutaj chodzi tak naprawdę. 9-3. Coraz bliżej finału Michał Andrzejewski. Sześć piłek meczowych dostaje Michał Andrzejewski. Dziewięć, cztery. Michał Andrzejewski będzie rywalem Konrada Maciejewskiego w finale Tiger Tennis. Finałów zimowych mistrzostw Polski PLTE 2023 w kategorii pierwszej ligi. Gratulacje dla Michała Andrzejewskiego, ale również dla Tomasza Besa, bo tutaj panowie momentami robili kapitalne widowisko, walka była na całego. No a Tomasz pewnie będzie żałować początku super tiebreaka, gdzie Michał wypracował przewagę. No i prawdopodobnie przed nami ostatni akord transmisji za kilkanaście minut, czyli finał pierwszej ligi na korcie telewizyjnym. Tak więc gratulacje, Michał. Kapitalne osiągnięcie, a to przecież jeszcze nie koniec. Tutaj walka wciąż trwa. Za kilkanaście minut finał z Konradem Maciejewskim, na który serdecznie zapraszamy, także chwila przerwy, zostańcie z nami i musicie zobaczyć wielki finał, który zwieńczy te dwudniowe zmagania w ramach Tiger Tennis. Finałów zimowych mistrzostw Polski PLTE 2023.